Nie ma to tamto, udało się awansować do Mastera 1. I szczerze mam nadzieję, że po prostu nie będę trafiał na jakieś ratingi po 750, bo dużo tracę, a mało zyskuję, jak to w życiu bywa. Dobra, na start pocisnę sobie duele move i mamy gościa, który ma 1100 ratingu, moi drodzy. Także rzeczywiście już nie trafiam chyba na tak słabych graczy. I przy okazji zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. A ja jestem w jakimś ciekawym miejscu. Czy to jest Korea Południowa po prostu? W ogóle wy to oglądacie z rana, a jak to nagrywam, to jest bardzo późno. To wszystko z racji tego, że nie mogę po prostu spędzić weekendu przed nagrywaniem, więc nagrywam sobie na zapas. I to też w sumie spoko rzecz. 02. 02 to chyba było mega północno. Czy ja dałem? Nie, widzowie! Już bym tyle nad nim punktów zyskał. Dlaczego ja dałem Tajwa? Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra, widzowie, ja jestem udany gość jak nic. To nieźle, a on w ogóle się też wywalił. Co tutaj jest? IL? A, Izrael. A gościu też się w ogóle wywalił i dał, kurczę, zły kraj, bo dał Japonii nie wiedzieć czemu. Ale bym dużo punktów zyskał, no ale jestem, widzowie, udany jak nic. Nie, co ten gościu robi? Dlaczego on poszedł w taką południową część Izraela? Nie wiem, bardzo dziwnie gra ten przeciwnik. Ale i tak nie mogę ze śmiechu, co ja dowaliłem. O kurde, co to jest? Nie wiadomo gdzie. To jest Meksyk, jakiś Peru? Nie wiem, czy Peru ma w ogóle czwartą generację. W ogóle nic nie ma na razie. Jejciu, co to jest za miejsce? Meksyk? Ale to nie wygląda jak Meksyk. Turcja jakaś dziwna? Nie wiem. Nie mam pojęcia. W ogóle. Wow, to była Argentyna. Brawo dla gościa, bo teraz ładnie zgadł. Kurczę, bardzo ciężka i nieoczywista runda. No, będą generalnie popularne ciężary. No dobrze, mamy ganę, tak? Tak jest, tutaj już jest gana, więc mnie to nie zaskoczy. No ale wiem, że gościu potrafi się obciąć. W ogóle, no jestem zły na siebie, co ja tam wymyśliłem, dając, będąc Republic of Ghana. Dając tu, kurczę, Tajwan, będąc pewny, że jestem w Korei Południowej. No nie wiem, nie będę się wygłupiał. Pójdę w środek Gany i tyle. Okej, to było wiele bardziej południe. No, powinienem bardziej się ogarnąć, bo w sumie, kurczę, ja mam tylko 1300 punktów. Teraz zaczyna się mnożnik i teraz zaczynają się ciężary. Tym bardziej, że mogę się pomylić, czy jestem w Katarze, czy w Emiratach Arabskich. I to będzie dla mnie koniec. Czy nie? Nie, no wydaje mi się, że to jest na pewno Doha. I w rzeczy samej to była Doha. Znaczy nie Doha, po prostu Katar. No i mamy coś, co kocham. Australia. No i Australia to będzie. Nie, no mamy żółte znaki, co wskazują na perf. Ja od razu strzelam i liczę, że przeciwnik się obetnie. O! I przeciwnik się obciął! Dlaczego? Ej, jestem w szoku, że on dał inny. O kurcze! Czy to było proste? Nie no, dlaczego ludzie mają 1100 rating i nie wiedzą takich podstaw? A my znowu. Nie, teraz jesteśmy w Senegalu. Okej. Ale to wygląda jak po prostu Dakar, nie? A nie, mamy napisane Bolonia Italii. To ja chyba wierzę. Idziemy w Bolonię, co? No i w rzeczy samej to był po prostu Dakar. No i mamy. Nie, no kurde, trzecia Gana? Ej, oni są niepoważni. Ej, bez kitu, dostałem trzecią ganę z rzędu, a to jest już tak bardziej czerwono. Tutaj by było już bardziej. To może być ta droga na Ła, nie? Ej, co jest? Czy to przypadkiem nie jest trzecia Gana w tej grze? Bez przesady, kurde. To nie jest dobry kraj. W sensie, nie wiem, mogę przegrać na tym państwie. Czemu nie? No jest bardziej czerwono, ale nie wydaje mi się, że to byłaby aż taka północ. Zjadę aż trochę. To była jednak taka północ. Zobaczcie, to była już. Jest! Wygrałem mimo tego! Nice! GG dla przeciwnika. Zyskujemy 22 punkty. Ale powiem wam, że to była najbardziej zwariowana gra, jaką do tej pory zagrałem. Dobra, dawajcie jeszcze raz move. Tak w ogóle możecie się dziwić, bo miałem 1000 elo niedawno, ale poza odcinkami zagrałem sobie dwa duele z gościami, którzy właśnie mieli po 700 elo i z nimi przegrałem, a oni tak naprawdę powinni mieć o wiele wyższe elo. Dlatego mówię, że chcę grać z takimi gośćmi jak tamten ziomek, bo miał 1100 i nie był jakiś wybitny. A wręcz powiem, że no niesamowicie się obciął na tak prostej rundzie, jaka była ta w Korei Południowej, dając tam Japonię. No i proszę, trafiamy na Amerykanina, 1092 rating, tak.
Także spoko. Mamy taki jakby heksagonowy, czyli to prawdopodobnie jest Meksyk w tym wypadku. Wątpię, że tutaj coś znajdę. Przeciwnik postanawia oddać GS i nie ma mu się co dziwić. No nie wiem, pójdę, może bardziej wygląda to jak to, ale to już ryzyko. A całkiem tutaj ryzyko się opłaciło. No i mamy, o nie, jakąś jedną z wysp. Guam był napisany, bo w Guamie jest jeszcze to, zgadza się. Szkoda, że tam był Guam napisany, bo może przeciwnik by nie wiedział. Tak jest, no tutaj jakby tego nie wiedział, to byłby w olbrzymim szoku. No dobrze, lećmy sobie do Panamy. Tak, to jest na pewno Panama. Ja w ogóle Panamy nie znam, także strzelam. Przeciwnik też nie zna, postanowił strzelić w ten sam region co ja, ale jest trochę bliżej. No i tutaj już jest ciekawszy kraj. Czy to jest Boliwia? Trochę tak wygląda jak Boliwia. Są takie bardziej te słupy jakby drewniane i jest też taki suchy bardzo vibe, jak możecie zauważyć. Nie, Boliwia. Tylko jaka? Gdzieś taka suchsza, nie? Koło La Paz. No i przeciwnik poszedł w Chile, także kurczę, to było niestety bliżej Sucre, ale zabieramy mu 1700 punktów, także damage jest jak najbardziej spoko. Jak to jest możliwe, że ci goście, którzy mają 1100 elo, czasami grają gorzej niż tamci, którzy mają, nie wiem, tego elo po 500. Dobra, czekajcie chwilę, bo tutaj muszę ogarnąć, czy jestem... Nie no, to jest Brazylia, tylko oj, tutaj numer kierunkowy na już. Żadne z tych nie są kierunkowymi, jak na złość. API i FM, a przeciwnik strzela. Jeżeli on znalazł kierunkowy, to jest... No, jestem w czarnej dziurze. O, tutaj jeszcze ostatnia. 15! Czekaj, jeden to gdzieś tutaj. Dobra, tutaj, uff, ostatnia deska ratunku, widzieliście to? Prawie bym nie miał tego numeru kierunkowego. I tak zabiera mi dużo punktów, ale git, wciąż mogę wygrać. No a teraz mamy... Meksyk? Nie, to jest RPA. O kurde, ale dziwne RPA. Co tutaj mamy? Marine Diamond Mining Company. Co to jest za miejscowość? Hofstrad. Kurcze, wygląda to jak mega może przy Cape Town? O kurczę, no nieciekawe jest to miejsce, bo no jest na pewno, jeżeli ktoś jest mega dobrym graczem, to od razu wie, gdzie to jest. No ja nie mam pojęcia. Shalom. Więc to może być coś takiego, nie? Gdzieś w tych regionach. Nawet bardziej coś takiego mi się kojarzy. Dobra, ale spróbujmy tutaj coś znaleźć, bo razy dwa mnożnik już będzie naprawdę duży. Kurde, strzela przeciwnika. Tutaj mam port. Lighthouse. Alexander Bay. Port La... Ojej. Oj, tutaj będzie lipa. Będzie. Nie, tu jest! To tutaj, on to znalazł. Brawo dla niego, ale od razu czutkę miałem dobrą, że to jest ten region RPA, więc nie jestem zły na siebie. Co to? Aha, to jest Nowa Zelandia. O, w pinechę. No i teraz sobie oszacuj, jaka to jest wyspa Nowej Zelandii. Tym bardziej, że w Nowej Zelandii jest tak mało dobrych podpowiedzi, ale jest mega górzyście. O kurde, jakie góry. Nie, no to... Chyba muszę pójść w południe. I tak, to było południe. Jezu, jaki gest dokonałem. Nice. Ale przypadkowy pląk. No jednak tutaj bardzo te góry były widoczne. Także chyba obvious. Z takimi budynkami, z takim widokiem. Jeszcze tak myślałem. A nie, no to musiała być Andora. No ale przeciwnik też to wie. Strzelę od razu. Oj, co? Przeciwnik nie dał Andory, tylko poszedł w takie regiony blisko Andory, także zabieramy mu 1100 punktów. No to jestem w szoku, bo... no nie spodziewałem się, że nie da po prostu Andory w takim wypadku. No ale dobra, ja płakał nie będę. Tutaj mamy coś, co wygląda... Czekajcie, czy mamy antenę? Nie mamy, bo właśnie to wygląda jak jakaś Serbia, Macedonia Północna. O, Bitola. Ja wiem, gdzie jest Bitola miejscowość. Bitola jest tutaj. Jesteśmy 30 km, więc strzelam od razu. Gościu poszedł w Bułgarię, ale to nie starczy. Będzie... A nie starczy! Nice! Kolejne duże punkciki zdobywamy. GG dla przeciwnika plus 21 elo i wracamy do 1000. I widzicie, wystarczyły tutaj tylko dwie gry do powrotu. No nie wiem, idzie dobrze ten moving, to spróbujmy sobie znaleźć kolejnego przeciwnika właśnie w tym trybie i mamy Fifonża z Polski. To jest ciekawe, bo gramy z Polakiem, witam cię serdecznie, wita się z nami, więc jest duża szansa, że jest Polakiem i mega mnie ciekawi, jak się zaprezentuje Polak. Jesteśmy w Argentynie, no i Argentyna nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać. Ekondor Clift, 17. Czy taką 17 da się znaleźć? Okej, przeciwnik od razu strzela, jakby chyba się boi, wie o co chodzi. Nie no, kurczę, nie uda się takiej 17 znaleźć.
Chyba nie, czekajcie, no to gdzieś taki region i tak bym dał chyba, nie, może południowy bardziej. To było jeszcze bardziej na pół, jest tutaj, aha, to jest 17 taka, także 1200 punktów, tutaj powinienem pójść bardziej na dół. Tak jak mówiłem, strata czasu, ale przynajmniej już wiem, że do zera nie przegram. Tym bardziej, że teraz jest coś ciekawego, bo jesteśmy w kraju europejskim, ale nieoczywistym. To chyba będzie Grecja, bo były takie drewniane słupy, jak teraz mijaliśmy. Ale jaka część Grecji, tego nie wiem. No nie, no na bank jest to Grecja. Idę gdzieś tutaj. No nie gadaj, że taki piękny znak. O! Przeciwnik poszedł w Turcję. Jestem w głębokim szoku. Kurczę, Fifąż jest dobrym graczem, ale może muszę strzelać szybciej, bo się pogubił, kurczę, teraz strasznie szybko. A tutaj mamy... O Jezu, czy to jest to, co myślę, w sensie Brazylia? Ta. Wątpię, że gdzieś tutaj znajdę numer kierunkowy. Jest bardzo czerwono, bardzo. Idę w gojazd, coś takiego. Okej, nie było to tak złe, jak myślałem, że może być. Zabieramy 600 punktów. No i mamy dla odmiany co? Brazylię. Mega się cieszę, gościu. Normalnie, jak trzepię uszami. Co, dajcie kierunkowy. 98 nie jest numerem kierunkowym. Wszędzie macie nawalone kierunkowe, tylko nie jak ja potrzebuję. Mamy tutaj PA. 91. 91 to jest. O tu. 92 jest na Manaus kierunkowy. Czyli 91 to byłby tutaj? I tak jest. 91 jest rzeczywiście numerem kierunkowym na ten region. Także 2000 punktów nie w kij dmuchał. Słucham? Słucham? 10 razy jeszcze tą pierdzieloną Brazylię mi rzućcie. Bez kitu? No nie, no to jest hit. Czy ja 3 razy z rzędu dostałem Brazylię? Aj, ale i tak nie wiem, gdzie strzelać. To mnie nie uratuje. Nie mam pojęcia. Muszę środkować gest. Dobra, to było bardziej na południe. Panie, odpierdzie się pan z tą Brazylią. Ja wiem, że jestem podobny do Orlando, ale ja nie chcę grać Brazylię całe dnie, bez przesady. O, to mam teraz za swoje. Muskegon River. Kurde, na takim nożniku. River Ice Cream. Resort jakiś. Ojej, no i niestety. Chyba gorzej. To już chyba wolałbym tą randomową Brazylię. Elder Dry. O, East. 20M? To znaczy, że to jest Montana? M. Nic mi lepszego do głowy i tak nie przyjdzie. A to nawet wygląda jak Montana. Jest bardzo górzyście. Elder Road. Dobra, i tak muszę zaryzykować. Nie wiem, czy to nie jest fake meta. A, Michigan! Michigan też jest na M. Ale szczerze i tak spoko, bo z... Ej, co jest? Na umowach C. Bo z innym graczem straciłbym niesamowicie dużo punktów, a z tym ziomkiem tylko minus 11 i to podoba mi się, jak gram z ludźmi na właśnie swoim ratingu. Australia na umowie to jest... Nie wiem w co. Nie przypomina mi to perf. Ale tutaj drugi gen kamery jest bardzo... Czy iść tak, że czerwona ziemia to zawsze perf? Nie wiem. Nie zmieniam. Kur... Ach, no trzeba było wcisnąć, ale brawo dla gościa. Nie wiem dlaczego, nie wyglądało mi to na taką typową. O Jezu, Perubank. No to Indonezja, moi drodzy, to jeszcze lepiej teraz. Wow, to było Sulawesi i przeciwnik wiedział, że to Sulawesi. Kurde, tutaj już, moi drodzy, lipy nie ma. Ten gościu jest naprawdę mocny. Chyba no mówy po prostu nie są dla mnie. A to co to jest? Boliwia? Peru? Chyba Peru bardziej niż Boliwia. Tu mnie może gościu wyeliminować. No na pewno to nie jest Kolumbia. To nie jest Butan. Nie, no nie ma bata, że to jest Butan. Wygląda to bardziej jak Peru niż Boliwia. Kurde, to było północniejsze Peru. Gościu znowu jaki ges, ale jeszcze mnie nie wyeliminuje. No nie, no. Ten gość jest naprawdę dobry. Fajnie gościu sobie gra. Szczególnie tu, tam w Indonezji dał dobry ges. Coś co... Co to jest? Czy to jest jakieś dziwne miasto w Rosji? Czy to jest... Petropawłowsk? Albo Magadan? Dlaczego jest tak dziwnie?
Petropawłowsk jest tutaj, a Magadan? Albo Jużno-Sachali, nie wiem, idę w ten Petropawłowsk. Nie, po prostu to był Władywostok. No dobra, ale gratulacje dla ziomka, bo zagrał dobrze. Nie wiem, dlaczego to wyglądało jak Kamczatka. No tutaj gościu był bardzo dobry, ale spoko, tracę tylko 10 punktów. No nie będę krył, że zdecydowanie lepiej mi szło w momencie, w którym mogłem się poruszać, także teraz, żeby nie było tutaj, idę na tryb, w którym właśnie ruszać się mogę, bo na nomówie zostałem zgnieciony. Kurczę, że to był po prostu Władywostok, jakoś dziwnie to wyglądało. No i znalazło mi przeciwnika, który jest czempionem, także pierwszy raz gram na czempiona z Chile i ma 986 rating, czyli taki sam jak ja. To jest interesujące, jeszcze nie miałem okazji sobie zagrać z kimś takim, a my mamy Niemcy tutaj i takie Niemcy bardzo południowe się wydają. Ciekawi mnie, jak champion gra, ale stawiam, że gościu pewnie spadnie. Dobra, wyglądają to jak południowe, to strzelam. Wow, jaki gest w ogóle oddałem, no ale wyglądał jak taki region, także pierwsze punkty. Czyli teoretycznie, jak rozumiem, mogę trafiać już na czempionów, także najwyższa dywizja, moi drodzy, nie ma żartów. Matka Teresa, okej. Okay. Motto Quest for Excellence, Davaijan School. No dobrze, to jest Kenia jakaś, tak? Mamy. No ja nie znam się na tym, czy to auto Kenii jest jakieś lepsze, czy nie. Dlatego idę po prostu gdzieś w taki region. No i kurczę, jednak się okazało, że to był praktycznie sam zachód. Zobaczcie, granica z Ugandą. No i mamy, nie, Indie. No to Indie to jest już w ogóle kraj, w którym tylko gesujesz i nie masz pojęcia, co to jest. W sensie inny język? Kurczę, jest on pewnie trochę bardziej specyficzny dla jakichś tych regionów. On jest taki jakby bardziej tym przy Mumbaju może? Dobra. Za chorobę taki nie był jakiś środkowy Indie, jak gościu poszedł w Nowe Delhi, też tak powinienem zrobić. No i mamy... Brazylię? Czyżby? Sevende, tak. A nie! Co, to jest jakiś dziwny kilometr. O! Co to jest? Jalisco, Proximo, Jalisco 314. Dobra, dam sobie tutaj checkpointa. Ty, ja nie wiem, co to jest za kraj na ten moment. Jakoś się pogubiłem. Nie no, proszę państwa, mamy tutaj tequilere. No jak to tequila i to nie jest... Co? Co to jest? Widzowie, ja się pogubię zaraz. Nie no, dobra, to jest Meksyk. No jestem wręcz już pewny. Ale dlaczego tu są słupy jak w Korei Południowej? O co tutaj chodzi? Dlaczego tu wygląda strasznie jak, kurczę... Ten, Jalisco, co to jest? To jest jakiś region? O, jest, Jalisco, dobra. Ty, nie wiedziałem, że jest taki region, przysięgam. I brawo dla przeciwnika, znalazł to idealnie, super, zabiera mi niezłe punkty. No kurde, znowu ta Brazylia, panie, idź pan w chorobę z tym krajem, ileż można? Dzisiaj już mieć tej Brazylii, już 10. raz chyba mam. 3-2 nie jest numerem kierunkowym, no daj gdzieś numer, tyle miejsca masz dla numeru kierunkowego i nie dasz. No patrzcie to, jak na złość. No to 3-2 nie jest numerem kierunkowym na pewno. 9-8 też nie. Czego nie ma nigdzie numeru, jak na złość? 9-8 się powtarza, ale no nie jest numerem kierunkowym. 6-7! O Jezu! 68, 69! Rodonia, 6-7! O kurde, to jest jakieś... Te dzikie są 6-7. Dobra, strzelam. O, to było Mato Grosso, ma numer 6-7. No dobra, zabiera mi kolejne punkty. Przysięgam, że oszaleję teraz, jak to będzie znowu Brazylia. No nie. O, Lesotho albo Swazja. Ty, powiem wam, że przez to, że teraz tak mało się te kraje trafiają, ja nawet nie potrafię zbytnio rozróżnić ich. Ale mniejsza o to, wychodzi na to, że po Masterze 1 jest już czempion, skoro ja mogę na nich trafiać. Dobra, Kamil, a co to jest, Lesotho czy Swazja w sumie? Bo się zamyśliłem. Czekaj, nie ma takich gór. To będzie chyba Swazi. Tak jest. Ale teraz nie, no to powiem wam, że na takim prostym przykładzie mega się wyciąłem. 1800 punktów. Zbyt się zamyśliłem. O, Japonia. Ładnie. 095. Ty, to są jakieś wyspy chyba. 095. Można tutaj? To są Kyushu? Czy mi się wydaje? 095 to jakieś mega południowe. Tak, to są Kyushu. Kyushu to jest o ta wyspa. Czy jest tutaj jakaś nazwa miejscowości? Bo ja na 2,5 mogę odpaść w sumie. Ciekaw, czy gościu zna te plakietki. Bo to wyglądało strasznie jak jakaś
Co my tutaj mamy? Karatsu Hamatama Shiraki. 323. O Jezu, to i tak nie będzie chyba aż takie łatwe do znalezienia. 300. O, jest 323. Dobra, znalazłem 323, strzelam. No i moi drodzy, warto było się pouczyć tych słupów. Zobaczcie, ile punktów. 4300. Zabieramy mu tylko dzięki temu, że umiem te słupy prądowe w Japonii. No dobra, to jest jeszcze do wygrania, tylko bez jakichś ciężkich przykładów, a to jest ciężki przykład. To jest chyba Kanada. Tak, z tego co widzę. No kurde, co ty jedziesz z tym autem? Tak, to jest Kolumbia Brytyjska, jeżeli dobrze widzę. To może by coś z tego było. Nie wiem, to jest na pewno Brytyjska Kolumbia. Tak, kolejne potwierdza. 250 kierunkowy na Kolumbię Brytyjską. No kurde, jeszcze tyle i nigdzie nie ma nazwy miasta. Co jest? No dajcie, żebym wiecie, jak ktoś przyjeżdża, musi chyba wiedzieć, w jakim mieście jest. Husky, to nazwa psa. W sensie nazwa psa to tak, ale nie nazwa miasta. Williams Lake and District? Williams Lake. Nie, no nie ma bat. O, jest Williams Lake! Dobra, kurde, oby tego nie znalazł. Nie, czego? Williams Lake i District tam było. Kurde, ale myślałem, że to po prostu będzie Williams Lake. Szkoda. No nie, no naprawdę ma się to wszystko skończyć na Indiach. Nienawidzę przykładów, które są RNG. No to jest RNG typowe, nie? No bo co on tutaj? No język jest jakby Hindi po prostu. Więc co ja mogę? Dam pewnie w Nowe Delhi i nara, no bo co tutaj? Nawet nie chce mi się jeździć, bo ja wątpię, że cokolwiek tutaj mógłbym znaleźć użytecznego. Tutaj jest Bich... Ja to miałem! Bihar i mnie oszukali! O kurde, gdzie to było? Ja tutaj wcisnąłem i to było złe! Ja pierdzielę! Co to było? Cokolwiek wy... O, czyżby tutaj było coś napisane? Aurangabad. Aurangabad, Bihar. Kojarzę tutaj, że to są te Amchabaty, więc się boję, że to jest ten region. O, jest Aurangabad! Jest, chyba to znalazłem w ostatniej... Dlaczego mnie tak zmyliłeś, GeoGuessrze? To... Ja tu wcisnąłem Aurangabad, Bihar i to było gdzieś tu? Jakoś skam straszny poszedł. O, ja pierdzielę. Wy tu widzowie pamiętacie, jak oglądacie odcinki. To był jakiś skam totalny. I ja pamiętam, że się wtedy wkurzyłem i powiedziałem, no to niezły Bihar. I ja pierdzielę. I to było chyba gdzieś tu bardziej. Nie, no nie gadajcie, że drugi raz mi na tym samym wykończą te Indie. No nie gadaj. Było to na 100%. Ja pierdzielę. No muszę w to pójść. Dobra, idę. Essa! Tak jest! Ale teraz fart. Bang, bang, bang. Ale znowu by mnie oszukali. Na tym samym pierdzielonym znaku. Nie dałem się oszukać. Dzięki za dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.